Nawałnica i zalania ulic, jakie nastąpiły w Suwałkach 11 lipca, obudziły zainteresowanie radnego Jarosława Schabińskiego efektywnością suwalskiego systemu kanalizacji deszczowej. Z zalanych ulic na północy Suwałk podczas sesji tłumaczył się prezes miejscowego PEWiK-u Łukasz Kurzyna. Chciałbym z całą stanowczością zaprotestować i powiedzieć, że jest to stwierdzenie nieprawdziwe. To, że w przypadku deszczy nawalnych, czy że tak powiem deszczy takich, które zdarzają się raz na rok czy rzadziej, to nie ma w kraju kanalizacji deszczowej, która by wszystkie deszcze tego typu przyjęła. Proszę popatrzeć na to, co się dzieje w innych miastach, typu, nie wiem, ostatnio chociażby w Krakowie, czy na początku, chyba czerwca, jak dobrze pamiętam, w sąsiednim Ełku. To pokazuje, że po prostu mamy do czynienia z klęskami pogodowymi, tak? Czyli jakby tutaj natura pokazuje swoją siłę. Szef spółki komunalnej zajmującej się między innymi kanalizacją deszczową wyjaśnił, z czego wynikają problemy z odpływem wód opadowych na północy miasta. Żeby pokazać Państwu jakby skalę problemu, który mamy na północy miasta, to powiem, jak wygląda zlewnia, która zaczyna się na ulicy Paca, obejmuje całą ulicę Wieruszkowalskiego i wszystkie bloki praktycznie położone przy tej ulicy, całą ulicę Andersa, całą ulicę Putry, cała ulica Nowomiejska, całe osiedle kolejowe, całe osiedle pomiędzy, wszystkie te bloki, tereny, które są pomiędzy Pułaskiego a papieża Jana Pawła II, cała ulica Przytorowa, część osiedla Centrum, cała ulica Waryńskiego, to wszystko, woda deszczowa z tych wszystkich terenów i ulic wpływa do rzeki poprzez wylot zlokalizowany przy sądzie Nawaryńskiego. To popatrzcie Państwo, jak wielka jest skala tej zlewni, gdzie ta zlewnia de facto przez ten jeden wylot można powiedzieć, że no praktycznie 1/3 miasta jest odprowadzana. I teraz, żeby gwałtownie poprawić sytuację, to albo idąc od wylotu, wszystkie kanały położone w tych ulicach, w terenach kolejowych, zurbanizowanych, te główne, nie mówię już o tych bocznych, ale ten kręgosłup, przebudowywać na większe średnice, to są miliony złotych, albo trzeba szukać rozwiązań alternatywnych w postaci przejęcia części tych wód deszczowych na jakieś mniejsze, lokalne właśnie takie zbiorniki rozsączające, żeby przy większych opładach po prostu tam się woda przelewała i pod ziemią rozsączała. I tutaj musimy jakby w tym kierunku popracować, bo myślę, że nigdy naszego miasta i spółki nie będzie stać, żeby wszystkie te kanały, o których powiedziałem po drodze, przebudować na wystarczającą średnicę, tak? Czyli nie wiem tak naprawdę na jaką, bo dzisiaj wystarczająca to nawet trudno stwierdzić, jaka to by była. Bo mamy takie przypadki, że ten wylot właśnie kończy się średnicą 1200 kanał, tak? Czyli to jest 1,20 m średnicy i on jest niewystarczający, pokazuje, bo po prostu ta woda wcześniej gdzieś w tych kanałach stoi, nie daje rady odpływać i w takich miejscach jak tutaj właśnie na ulicy Wierusza Kowalskiego po prostu nie daje rady odpływać, bo nie ma gdzie już w kanale się zmieścić. Pomysły techniczne więc na rozwiązanie tego problemu są, ale każdy z nich jest kosztowny, no i nie wystarczą jedna czy dwie takie inwestycje. Obecnie trwają prace nad odciążeniem południowej części miasta. Generalnie mogę stwierdzić, że planujemy w najbliższym czasie wydatkować na ten cel 17 milionów złotych netto. Pokazując Państwu skalę, jak duże są to nakłady, to całość przychodów z opłat za odprowadzanie wód deszczowych na terenie naszego miasta wnoszonych od wszystkich podmiotów w skali roku to jest około 4,5 miliona złotych. Czyli zamierzamy zainwestować 4-letnie przychody z wód deszczowych w te inwestycje, które już są na etapie czy to kończenia dokumentacji, czy to uzyskane mamy już pozwolenie na budowę. Oczywiście będzie to możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pozyskamy środki unijne na ten cel, o które się staramy. Część tych środków mamy już obiecanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk i tutaj z tego, co posiadam wiedzę, gdzieś na przełomie tego roku, czyli grudnia i stycznia powinno miasto, które będzie tutaj beneficjentem i liderem projektu, złożyć projekt do Urzędu Marszałkowskiego i powinniśmy te środki przynajmniej częściowo dostać do dyspozycji w przyszłym roku, także chciałbym przynajmniej dwa zadania te większe zacząć realizować już właśnie w przyszłym roku, jeżeli te środki uzyskamy. Natomiast mam też świadomość, że nie wszystko będzie prawdopodobnie możliwe do zrealizowania w ramach ZIT-u, bo te nakłady są zbyt duże. Mówię tutaj szczególnie o kwestii przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Raczkowskiej, Kawaleryjskiej, zastawie i w kierunku właśnie wylotu poprzez tereny OSIR.
czyli tutaj przy zalewie Arkadia. Tam musimy przebudować cały kanał deszczowy na większą średnicę. Jest to spowodowane tym, że w okolicy skrzyżowania ulicy Raczkowskiej z ulicą Olsztyńską jest wąskie gardło. W tym miejscu skrzyżują się dwa kanały o średnicy 800 mm i 1600 i dalej odprowadzane są w kierunku zalewu tylko kanałem 800 mm. To powoduje, że po prostu te wody nie dają rady z tego miejsca odpływać. Pomysłem jest takim, żeby część tych wód przejąć poprzez zbiornik retencyjno-rozsączający nowy, który zostanie wybudowany pod boiskiem na ulicy Olsztyńskiej, ale również konieczna jest przebudowa szczególnie tego odcinku wzdłuż zalewu Arkadia, bo zrobiliśmy kamerowanie tego odcinka i stan jego jest bardzo zły. Jest on popękany, poprzerastany korzeniami, częściowo stale zatopiony wodami, które podsiąkają z zalewu. I tutaj koszty inwestycyjne będą ogromne, więc oprócz tego, że jakby mamy to te środki zabezpieczone w ZIT-ie, to też złożyłem teraz projekt wraz z miastem, z wodociągami z miasta Alitus na dofinansowanie właśnie przebudowy tego odcinka od rzeki do mniej więcej końca terenu Fosiru, że tak się wyrażę, i chcemy pozyskać dofinansowanie z programu Polska-Litwa na ten cel. Czy to się uda, zobaczymy pod koniec roku. Skala wyzwań jest więc ogromna.